W ostatnich odcinkach historii pewnej piosenki brakowało nieco polskich akcentów, dlatego na dziś przygotowałem utwór niezwykły, mantryczny i bardzo dosadny. Moja krew legendarnego i bardzo ważnego na polskiej scenie rockowej zespołu Republika, którego liderem był niezwykły muzyk i tekściarz, no właściwie poeta, potem także znakomity producent, ojciec wielu współcześnie jeszcze trwających karier, nieżyjący od 2001 roku, Grzegorz Ciechowski. Serdecznie zapraszam. Moja krew, co tyłkiem płynie w głębi ciała, które kryje się pod ciemnych korytarzach, w alkoholu, w ustach kobiet, krew. Moja krew pojawiła się na singlu wydanym w 1986 roku razem z inną piosenką pod tytułem Sam na linie. Zespół wydał je na singlu, ponieważ nie pasowały do żadnego z dwóch planowanych albumów koncepcyjnych, a były na tyle istotne dla Grzegorza, że nie mogły przepaść. Pośród fanów punk rocka zespół Republika budził niemałe obrzydzenie, a to, jak tłumaczył potem Grzegorz, w dużej mierze za sprawą dziennikarzy muzycznych, szufladkujących każdego wykonawcę, jak i się na winie. Ponadto sporo ludzi słuchało wówczas głównie kapel początkujących, pseudoawangardowych. Jeżeli, nie daj Boże, któryś osiągnął jakiś sukces, uznawano powszechnie, że poszedł na lep komercji. Dodatkowo tą lekką i bezpieczną Republikę grano w mediach publicznych, stąd punkowcy mieli zespół za twór sprzyjający systemowi. Jedynie ta grupa fanów, która chodziła na koncerty Republiki, znała przekrój estetyki grupy w całości. Generalnie w latach 84-85 zespół budził największą agresję, a apogeum miało miejsce w 84 roku, kiedy miał wystąpić na festiwalu w Jarocinie. Do koncertu wtedy nie doszło, ale nie z winy muzyków. Tłum uznał, że Republika stchórzyła przed publicznością, a ten podzielony był na noszących grzywki na wzór Grzegorza, fanów Republiki i nienawidzących tego stylu punkowców. Rok później, kiedy znów Republika została zaproszona na festiwal, na scenę wleciały maślanki i pomidory. Ciechowski miał wówczas przez mikrofon wrzasnąć słowa: czy znajdzie się wśród was jakaś szmata do wytarcia instrumentów? O dziwo, po chwili rzucono mu szmatę. Grupa dała koncert pełna wściekłości. Chcieli za wszelką cenę pokazać, że nie są grzecznymi chłopaczkami. I choć z początku zostali wygwizdani, z piosenki na piosenkę widownia milkła, by już w totalnym milczeniu wysłuchać zamykającą koncert Moją krew. Pomimo owacji i skandowania próśb o bis, Grzegorz i ekipa nie bisowali. Uznali, że ta publiczność na żaden bis nie zasługuje. Na kartach historii polskiej muzyki rockowej utwór Moja krew zapisał się jako jeden z najbardziej wyrazistych przedstawicieli ówczesnej nowej fali. W wywiadzie dla magazynu Razem z 20 grudnia 1985 roku Grzegorz przyznał, że jedną z jego inspiracji, a raczej określeniem pól myślowych, które są mu bliskie, była twórczość Orwella i nie trudno jest pozbyć się wrażenia, że ma to całkiem spory wydźwięk w tekście Mojej krwi. To swoiście oniryczne wykrzyczenie bukietu pewnych negatywnych emocji, które stanowią sprzeciw do zasad, jakimi rządzi się świat. Ciechowski napisał tekst uniwersalny, ponadczasowy, eksponując bunt ówcześnie żyjącego, zagubionego człowieka. Krew bywa tu zarówno walutą, nad którą kontrolę sprawują politycy, przelewający tę nieswoją we własnych wojnach, a także Kościół i jego kapłani, gdzie najwyraźniej jest ona nośnikiem manipulacji i być może indoktrynacji. Zaś z drugiej strony stanowi ona symbol zapomnienia i ucieczki do płytkiego hedonizmu. Jest też najlepszą wodą na młyn dziennikarskich hien i przyciągającym uwagę telewizyjnych czy radiowych prezenterów tematem, kiedy właśnie za sprawą wojen i tragedii ta krew jest przelewana. I nawet w momencie piosenki, gdzie Grzegorz śpiewa o bankach krwi, które naturalnie kojarzą się raczej z ratowaniem życia, sposób, w jaki jest to zaśpiewane, a raczej wykrzyczane, i tak budzi niepokój, że ta krew nie jest jego, jest sprzedana nie wiadomo komu i dlaczego. Krew jako tajna broń na tajnych kontach. Biorąc pod uwagę czasy, w których utwór powstał, jeszcze do dziś niektórzy starzy fani Republiki odbierają Moją krew jako drugi nieoficjalny hymn Polski. Zresztą, jak wspomniałem wcześniej, tekst pozostał aktualny do dziś mimo innych czasów, innego systemu i zdawać by się mogło nieograniczonej wolności.
Niedługo po wydaniu singla przez wewnętrzne nieporozumienia zespół się rozpadł, reaktywując dopiero w 1990 roku z okazji koncertu gwiazd lat 80., który odbył się w Opolu. Na pełnoprawnym longplayu Moja krew pojawiła się dopiero w 1991 roku jako ostatni utwór z albumu 1991 w nieco odświeżonej aranżacji. Oryginalny aranż został wydany ponownie w zbiorczym albumie 8285 w 1993 roku. I na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli chcesz, możesz zostawić ślad w komentarzu i podzielić się swoim odbiorem kultowej Mojej krwi. A wszystkim, głównie młodszym widzom, którzy Republiki nie poznali, gorąco polecam nadrobić zaległości. Polecam również wywiady z Grzegorzem Ciechowskim, dostępne w odmętach sieci. Do następnego, trzymajcie się i cześć.